Witam serdecznie. Zajmę się w następnych kilku odcinkach montażem panelu sterowania. Będzie to na początek sterowanie jakimś prostym wentylatorem z, powiedzmy, czujnikiem temperatury. Następnie uruchomimy, powiedzmy, silnik indukcyjny, zobaczymy, jak kontrolować silniki krokowe oraz wiele, wiele innych elementów. Pokażę również, jak korzystać z różnego rodzaju czujników, czasówek, włączników, przetworników, przemienników częstotliwości, sterowników PLC. Pokażę też, jak programować takie sterowniki. Po kolei będę montował poszczególne elementy na tym panelu, szczegółowo je omawiając, ale też równolegle będę rysował schemat elektryczny, co pozwoli na zrozumienie, jak takie schematy czytać. Zapraszam. Na początek zajmę się zasilaniem. Trzeba będzie doprowadzić do panelu 230 V prądu przemiennego. Przede wszystkim zabezpieczyć użytkowników wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Trzeba też będzie zabezpieczyć instalację wyłącznikiem nadprądowym. I w tym odcinku podłączymy zasilacz 24 V prądu stałego. No i pytanie, dlaczego 24 V akurat? Jest to napięcie bezpieczne, a i wystarczające do zasilenia różnych urządzeń. Na przykład do cewek elektrozaworów, czy do małych silników. W większości maszyn i paneli właśnie stosuje się dla sygnałów sterowania 24 V prądu stałego, ale można spotkać się też z innymi napięciami, jak i z innymi prądami. My stosować będziemy standardowe 24 V prądu stałego. Zobaczmy najpierw, jak to będzie wyglądało na schemacie. Otworzyłem tu już nowy projekt o nazwie Panel. No i mamy pierwszą stronę, w której zaczynamy rysowanie przyłącza. Tutaj zacznę od dwóch przewodów 230 V. Tutaj trzeba te przewody jakby zamienić, tak aby zgadzały nam się później przewody, strony przewodów dokładnie. OK. No i na początek tutaj trzeba przyłączyć te kable do jakichś zacisków, do terminali. Przypisało nam to od razu do terminala X1. Dodam jeszcze tutaj jeden zacisk do uziemienia. Połączymy sobie to wszystko razem. OK. Uziemienia się nie rysuje na schematach, dlatego żeby ich nie zaczerniać. Uziemienie jest w zasadzie wszędzie w panelu. Są specjalne szyny do podpinania uziemienia z różnych silników i urządzeń zewnętrznych, ale tym zajmiemy się później. No i po kolei, co tutaj będziemy zakładać? Na początek będzie rozłącznik. Następny będzie wyłącznik nadprądowy. Jaka jest różnica pomiędzy wyłącznikiem nadprądowym a rozłącznikiem, to wytłumaczę później. Może zmieńmy sobie tutaj nazwy. No może ten nie zostanie Q1, a tutaj zmienimy nazwę na F1. OK. No i dalej w zasadzie już mamy tylko przetwornicę z 230 na 24 V. Zostawmy to nazwę PSU1. Można ewentualnie dopisać sobie tylko tutaj 24 V. OK. Dołożę tutaj oczywiście jeszcze uziemienie. Tak, żeby się tu zgadzało. No i rozgałęzimy jakoś te 24 V
już innym przewodem. Te przewody, te kolory przewodu będą trochę inne na panelu, ale to też wytłumaczę później. Zróbmy tu jakieś rozgałęzienie, powiedzmy po 4 przewody z każdego potencjału. I teraz z minusa tak samo. OK. I załóżmy tutaj terminale, też tylko, że troszeczkę inne, takie dystrybucyjne. Dlatego, że te terminale będą pomostkowane razem ze sobą, czyli nie będziemy musieli tych mostków fizycznie robić tutaj kablami, tylko będzie można je spiąć razem. OK. Tutaj mamy te wszystkie terminale teraz przypisane do X1 i to widać w powiększeniu, że tutaj jest X1, 1, 2, 3 i później po kolei numery. Chcemy to przyłączyć już do innego terminala osobno, dlatego, że no, będzie nam to kolidowało po prostu, to jest 230. Chcemy mieć to osobno, czyli zaznaczam sobie tutaj od terminala 4 do 11 i teraz możemy sobie przypisać to do innego terminala. Już to mamy utworzony terminal X2. No jak widać, tutaj już z tego X1 nam to zniknęło. To jest w ogóle rozpiska wszystkich połączeń. Jak już tu jesteśmy, to można sobie przyłączyć jeszcze, bo widać, że tu jest niezdefiniowane przyłączenie na tym terminalu numer 3, a on musi być przyłączony do uziemienia. Także przyłączę go do uziemienia. No i tutaj tą stronę rozłączymy, bo na razie nie jest podpięta nigdzie. No i tak to wygląda. Tutaj już widać, mamy podpięte to pod terminal X1. No trzeba teraz zdefiniować właśnie, żeby nie robić tych mostków kablami. Trzeba zdefiniować skąd, a raczej dokąd ma popłynąć właśnie ten pierwszy przewód. Dokąd ma być poprowadzony ten pierwszy przewód, a później zrobimy sobie pomiędzy tymi terminalami mostki. No i rzućmy sobie okiem właśnie, jak to wygląda. Tutaj mamy 4 przewody o potencjale dodatnim, 4 o potencjale ujemnym. Można sobie tutaj to zmostkować. Tu założymy mostek i też od tych 4 założymy mostek. Teraz wystarczy tylko zdefiniować, który terminal ma być podpięty właśnie tutaj do plusa. W moim przypadku chcę, żeby był to numer 1. Także tego sobie przyłączam. Jak widać, wszystkie inne znikają, dlatego że już przy tym mostku zrobiły mi się z 4 terminali w dostępnych 7 różnych zacisków. Za chwilę pokażę, o co chodzi. No i tak samo ten przyłączamy do minusa. No i tak samo zwolniły mi się wszystkie pozostałe zaciski. Teraz właśnie mogę utworzyć sobie dla tego terminala, ale może zacznę od terminala numer 1. Mogę sobie utworzyć taki podgląd, jak to będzie wyglądało. Normalnie tego się nie zamieszcza na tej stronie, na tej samej stronie co schemat, no ale tutaj, żeby było widoczne, o co chodzi, to właśnie sobie zamieszczę tutaj tu. Ja to sobie wcześniej opisałem, także tu mam stronę panel, tu mam stronę sieć, czyli tu będzie przyłącze sieciowe, a tu będzie właśnie ten wejście do panelu. No i teraz zróbmy to samo sobie z terminalem X2, czyli utwórzmy ten podgląd na ten terminal. OK, i może zdajmy sobie go tutaj. I jak widać, już mamy tutaj przyłącze do terminalu numer 1 i fizycznie już tych przyłączy tutaj nie ma, dlatego że założyliśmy sobie mostki. OK, no to mamy tą pierwszą stronę gotową. No to przejdźmy więc
dalej. Jeżeli mamy to już gotowe, to zostawimy na razie to w tym stanie, bo nie będziemy dalej tutaj rozrysowywać tych połączeń 24V, połączeń sygnałowych. Tym zajmiemy się w następnym odcinku. No to przejdźmy teraz do fizycznych elementów.